Choć do tego rodzaju przestępstwa dochodzi coraz częściej, to zgłoszenie go policji wciąż należy do rzadkości. Tym razem ofiarą tak zwanego sextingu padł młody mężczyzna. Sejneńscy policjanci zostali poinformowani przez 21-latka o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy w zamian za zaniechanie upubliczniania jego nagiego nagrania. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że za pomocą jednego z komunikatorów nieznana kobieta wysłała chłopakowi wiadomość sygnalizującą zainteresowanie bliższym poznaniem. Kolejnym krokiem był kontakt z użyciem transmisji wideo, podczas której pani wyszła z inicjatywą pokazania swoich ciał. Mieszkaniec powiatu Sajneńskiego przystał na jej propozycję. Już kilka minut po zakończeniu rozmowy otrzymał od rozmówczyni wiadomość tekstową, w której szantażowała go, grożąc upublicznieniem jego nagrania. Zagroziła, że jeżeli nie wpłaci jej 8 tysięcy złotych, to roześle film do wszystkich jego znajomych. Kiedy młody mężczyzna odmówił, kwota wzrosła do 25 tysięcy złotych. Kobieta swoje żądanie usprawiedliwiła tym, że zbiera pieniądze na chore dziecko. 21 latek na szczęście nie zamierzał przekazać pieniędzy i zaraz po skończonej rozmowie zawiadomił policjantów. Sexting, czyli przesyłanie intymnych komunikatów w formie tekstów, zdjęć lub filmów, staje się coraz częściej praktykowane. Niewinna zabawa, potrzeba bliskości z drugim człowiekiem czy też podążanie za trendami wiąże się nierzadko z zagrożeniami. Warto o nich pamiętać, nim podejmiemy decyzję o tego rodzaju działaniach. Za zmuszanie groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia nagich zdjęć grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności. Senienska policja nie ujawniła, czy już udało się jej ustalić szantażystkę.